Zaczyna się nowy rok, a z nowym rokiem wiadomo, nowym krokiem, więc nie zaszkodzi złożyć życzenia co najmniej kilku osobom czy podmiotom w polskim futbolu. I to nie tylko dlatego, że tak nakazuje kultura. Zacząć wypada może nietypowo, ale od Wisły Kraków. Życzenie jest proste, żeby przetrwała ten rok 2019, najlepiej w ekstraklasie, żeby już żadne kambodżańskie przelewy do niej nie docierały, żeby postarała się pozbierać krajowymi siłami przy pomocy oddanych ludzi, a jeżeli nie będzie to możliwe w ekstraklasie, to od czwartej ligi historia uczy, że można pozbierać się z takiego upadku, jeżeli popatrzymy na Pogoń Szczecin, jeżeli popatrzymy na Lechię Gdańsk, to nawet jest oczyszczające. Tym tropem podąża też ŁKS, podąża Widzew, ale być może aż tak drastyczne rozwiązania nie będą konieczne. Krótko mówiąc, Wisło, trwaj. Przy normalnych okolicznościach życzenia oczywiście zaczynałbym od osoby numer jeden w polskim futbolu, czyli od prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka. Tutaj jakby nie ma sensu wymyślać czegoś skomplikowanego. Życzę Zbyszkowi przede wszystkim, żeby się brzydko nie starzał, żeby miał niezbędny dystans do siebie, żeby przejawów krytyki pod adresem czy związku, czy reprezentacji nie pojmował jako ataku, czy nie odbierał jako ataku na siebie. Dużo powodów do uśmiechu. Zbyszek, jesteś dobrym prezesem, a luz jeszcze nikomu nie zaszkodził. Jeśli chodzi o selekcjonera Jerzego Brzęczka, to wypada w pierwszej kolejności życzyć dystansu i nauczenia sobie radzenia z krytyką, bo to dzisiaj jest być może najważniejszy problem selekcjonera. Ja wierzę w Jurka, uważam, że jest to gość obdarzony wielką charyzmą, tylko też jedna uwaga i życzenie, żeby podczas meczów reprezentacji nie przebiegał więcej kilometrów obok ławki niż niektórzy jego piłkarze na boisku, bo to nie pomaga chłodnej głowie, nie pomaga rzeczowej analizie tego, co dzieje się na boisku, a oczywiście w pierwszej kolejności życzę awansu do finałów Mistrzostw Europy 2020 roku. Nie sposób pominąć przy życzeniach dla najważniejszych osób w polskim futbolu Roberta Lewandowskiego, i to nie tylko dlatego, że jest kapitanem reprezentacji Polski, to mąż opatrznościowy wszystkich kibiców. Dlatego Lewemu życzę, żeby trener Brzęczek odnalazł wreszcie pomysł na to, jak partnerzy mają mu dostarczać piłkę na boisku, no i wreszcie występu w finale, a najlepiej zwycięskiego Ligi Mistrzów. Robert ma za to odpowiednie bonusy w kontrakcie zapisane, ale już nawet pomijając kwestie pieniężne, bo wiadomo, że biedę nie dogoni go przez 17 pokoleń. Ze względów sportowych, prestiżowych warto byłoby, żeby piłkarz tej miary miał też w gablocie ważne trofeum, aby te życzenia spełniły się już w roku 2019. Skoro była mowa o reprezentacji Polski, to nie sposób zapomnieć o Adamie Nawałce. Tak naprawdę to on wydźwignął nasz futbol z czarnej dziury, tak naprawdę. Więc szanowny Adamie, wyłącznie udanych rozwiązań w ofensywie, jak i defensywie, i żebyś poradził sobie z klątwą, która dosięgła polskich selekcjonerów. Praktycznie każdy w ostatnim czasie po pracy z kadrą zaliczał zjazd po równi i pochyłej, aby dla ciebie był to tylko jeden etap i wcale nie najbardziej obfitujący w sukcesy, jeśli chodzi o karierę szkoleniowo. A skoro już jesteśmy przy szkoleniowcach, to życzenia, myślę, też należą się osobne, oczywiście dedykowane Piotrowi Stokowcowi, bo to jest naprawdę
fachowiec dużej klasy, niewielu mamy takich w naszej lidze. Piotrowi właściwie brakuje tylko jednego w tym momencie, jak poradził sobie z całą chmarą piłkarzy, z trójką z przodu, z trójką w kontraktach, z trójką jeśli idzie o ich wiek, mianowicie luzu. Myślę, że jesteś na takim etapie w tym momencie, że odrobina uśmiechu nie zawadzi, może tylko pomóc tobie i zespołowi. To nie jest ostatni oczywiście szkoleniowiec, któremu jako kibic polskiej piłki chciałbym złożyć życzenia dotyczące 2019 roku. Nie zapominam o Jacku Magierze. To jest szkoleniowiec naszej reprezentacji U20. A Jackowi wypada życzyć, żeby udała mu się randka w ciemno z tą drużyną budowaną na prędce. Tak naprawdę mundial rozgrywany w Polsce to jest szansa dla jego piłkarzy. Natomiast były szkoleniowiec Legii może tak naprawdę tylko wiele stracić, oby nie stracił, oby wyszedł zwycięsko z tej próby. A wtedy nie będziemy się martwić o sukcesję Pobrzęczków w pierwszej reprezentacji. Oczywiście nie zapominamy też o Czesławie Michniewiczu. To jest trener drugiej pod względem ważności reprezentacji Polski, która wystąpi w finałach Mistrzostw Europy w kategorii U21. Czesławowi wypada życzyć tylko i wyłącznie dobrych rozwiązań taktycznych i jeszcze lepszego rozpracowywania przeciwników z Włoch, Hiszpanii i Belgii. No i chyba więcej ruchu, bo podobnie jak i mnie, Czesławowi przydałoby się zrzucić kilka kilogramów, a dobra kondycja będzie jak najbardziej wskazana podczas Mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane we Włoszech i w San Marino. Będą intensywność gier będzie duża, więc trener też zapewne sporo się nabiega, oby biegał jak najdłużej, a najlepiej do półfinału, bo awans na ten poziom oznacza kwalifikację olimpijską i za to tego życzę, za to będę trzymał kciuki. Wypada też chyba osobne życzenia złożyć trenerowi Ricardo Sapinto. To w tej chwili jest największy narwaniec w naszym futbolu, a tak naprawdę facetowi w jego wieku nie wypada zachowywać się jak kogucik, więc tak naprawdę proponuję rzucenie wstecznego. Życzę, żeby było stać na to szkoleniowca Legii, bo w takim wypadku, czy tylko w takim wypadku, kibice Mistrzów Polski nie będą długo czekali na nawiązanie do wyników na miarę tego klubu. A wszystkim kibicom naszego futbolu oczywiście jak najwięcej powodów do uśmiechu, zadowolenia na co dzień awansu reprezentacji do finałów Mistrzostw Europy, kwalifikacji co najmniej dwóch klubów do fazy grupowej europejskich pucharów, no i abyśmy w dobrym zdrowiu za rok mogli sobie znowu składać życzenia. Do siego roku.